Radio Szczecin Panie Mariuszu, nasi słuchacze domagają się konkretów, czyli bierzemy byka za rogi. Mm. Skoncentrujmy się na razie na takich bardzo prostych yy, pomysłach czy, czy zaleceniach, które Lexmark, może nie tylko Lexmark, które możemy przekazać słuchaczom, żeby oszczędzić troszeczkę na kosztach wydruku bardzo często drukujemy wiadomości e-mailowe, które przychodzą kompletnie bez sensu. Czy na pewno musimy? Czy na pewno musimy drukować e-maila, który przychodzi, przecież wciąż go mamy na serwerze. Proponujemy, żeby tego nie robić. Oszczędzamy papier. Następna rzecz: podgląd wydruku. Jakże często E, szybciej i łatwiej jest nam nacisnąć klawisz, drukuj, niż zrobić podgląd wydruku, zobaczyć, czy na pewno jest taki układ strony, jaki chcemy. E, a potem się okazuje, że na przykład strona jest w pionie albo w poziomie, nie tak jak. Tak, a i... potem mamy te statystyki, o których mówiliśmy Dokładnie. na początku, że jedna na pięć stron ląduje w koszu od razu. No, ale to tak prosto, nie trzeba myśleć, tylko trzeba po prostu nacisnąć guziczek. Właśnie, jeżeli chodzi o naciskanie tego guziczka, bardzo często jest tak, że naciskamy guzik i drukujemy cały dokument, który ma powiedzmy 16 stron. A tak naprawdę potrzebna jest nam strona ósma. Dlaczego drukujemy te 16 stron, kiedy potrzebna jest nam strona ósma? Sugerujemy, sugerujemy wszystkim, żeby jednak drukować tylko i wyłącznie tą stronę, która jest potrzebna. Idąc dalej w ściśnianiu, przecież możemy wydrukować kilka stron. Kilka kartek na jednej stronie. Ta funkcjonalność jest dostępna w dużej ilości produktów. Ja już nawet nie mówię o dupleksie, o drukowaniu na dwóch stronach kartki, ale możemy kilka kartek umieścić na jednej stronie, czyli tak zwany multi-up. W większości przypadków jest to w zupełności czytelne, a zwłaszcza dla takich wydruków, które robimy dla siebie, żeby potem z tego korzystać. Myślę, że to jest dosyć dobry pomysł. Następna rzecz, którą bym zaproponował, to jest korzystanie z różnego rodzaju typów papieru. Powinniśmy korzystać również z papieru recyklingowanego dla wydruków własnych dla wydruków, które są tylko i wyłącznie dla nas oczywiście z lepszej jakości papieru, dla tych wydruków, które będziemy przekazywać komuś jako oferta e, czy cokolwiek innego. E, Spróbujmy właśnie oszczędzić ten papier, wykorzystujmy papier, który, który już był raz użyty. Następna rzecz to jest udostępnianie drukarek, i tutaj mam na myśli nie tylko rozwiązania biurowe, bo oczywistym jest, że w biurze jest na przykład jedna drukarka i powinna być ona wykorzystana przez wszystkich. Ale miejmy tutaj na uwadze również rozwiązania w domu. Coraz częściej jest tak, że mamy w domu kilka komputerów, mi trudno sobie wyobrazić, żebym miał kilka drukarek podłączonych do każdego z tych komputerów w domu. Stworzenie małej sieci po Wi-Fi czy, czy nawet po kablach nie jest już wielkim problemem aż się narzuca, żeby mieć jedną drukarkę, która będzie zaspokajała wszystkie potrzeby domowników. Ale ja sądzę, że problem z tymi drukarkami i właśnie tym korzystaniem na przykład serwera wydruku, który będzie załatwiał sprawę, który pozwoli na wydrukowanie na jednej drukarce, nie wiem, dokumentów z wielu komputerów, to tak trochę wynika z różnych zaszłości, prawda? Rozmawialiśmy przed dzisiejszym spotkaniem, że kiedyś jak był komputer, to musiała być koło Komputera drukarka i dokładnie tak samo jest a propos tej strony, co pan mhm. mówił przychodzi i my drukujemy. No bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego papierowego rozwiązania, więc to są pewnie takie rzeczy, które przejściowo mogą zniknąć, ale pomysł wart rozważenia, prawda? I w domu, i w małej firmie, w ogóle wszędzie. Tak, tak. Wydaje mi się, że powinniśmy nabrać takiego nawyku współdzielenia drukarek, współdzielenia zasobów w ogóle. No oszczędzamy wtedy zasoby. Z pewnością. Czy pani Magda chce coś jeszcze dorzucić? E, tak, e, dokładnie. Każdy i coś takiego przeżywaliśmy również nawet w naszej firmie Gdzieś na początkach działalności Każdy był przywiązany do tej swojej osobistej drukarki no bo wydawało, to moja własna, tak, ja to rozumiem Tak, wydawało no. mu się, że e, dokładnie musi być moja własna Że to, co sobie ja wydrukuję na tej drukarce Nikt mi tego nie weźmie, nigdzie mi nie zginie I też nikt tego niepowołany nie zobaczy e, I tutaj jest... Jakby sygnalizujemy powoli kolejne kolejny takie ciekawe zagadnienie jak bezpieczeństwo i poufność druków sieci. W tej chwili są, to, są już takie rozwiązania, które gwarantują nam tą, tą tajność i poufność naszych druków. Są to rozwiązania często dostępne już jako standard w urządzeniach sieciowych, więc zdecydowanie możemy być tutaj oto spokojni i oszczędzić sobie to miejsce na biurku i, i przejście do drukarki. Drukarka może być również ciekawym miejscem towarzyskim, właśnie i, i spotkań w, w biurze. Także to warto również rozważyć. Ja myślę, że tu warto jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, takiej troszeczkę historycznej. Rzeczywiście na początku było tak, że te drukarki były podpięte do komputera i były tylko i wyłącznie używane przez jednego użytkownika. Następnym etapem było usieciowienie tych drukarek: czy to poprzez zewnętrzne serwery wydruku, czy poprzez udzielanie zasobów na komputerze. Według mnie, następnym etapem była wielofunkcyjność urządzeń drukujących, czyli włożenie do tego. Urządzenia drukującego, skanera, włożenie faksu, tak żeby było tam cztery w jednym na przykład. Następny etap, troszeczkę już bardziej zaawansowany, to, był, to jest, czy, czy było dodanie różnych, różnych aplikacji software'owych, które ułatwiały czy też zwiększały funkcjonalność urządzeń drukujących. Mam tu na myśli no, takie rozwiązania jak skanowanie do e-maila. Czy OCR-owanie. Tutaj różne firmy idą troszeczkę dalej. Tutaj są rozwiązania, które są dedykowane do, do firm takich troszeczkę większych, gdzie te urządzenia drukujące włączają się w procesy biznesowe dużej korporacji. Czyli na przykład zeskanowanie dokumentu powoduje, że uruchamia się odpowiedni proces. Proces ten wpisuje zeskanowany dokument do odpowiedniej bazy danych, wysyła do grupy ludzi jako odbiorców, którzy mogą dany dokument zaaprobować, odrzucić, zrobić z nim cokolwiek innego, Wytwierdza, wysyła automatycznie potwierdzenie, na przykład faksem, zocerowanego tego dokumentu, i może robić jeszcze kilka innych rzeczy jednocześnie. Tak więc tutaj jest taki element wpinania do procesów biznesowych urządzeń drukujących, i tutaj mam taką uwagę, że te wszystkie rozwiązania, które w chwili obecnej są dla korporacji, powoli przechodzą do użytkowników domowych. To tak jak na początku te drukarki w sieci, prawda? Na początku to było rozwiązanie biurowe, mhm. teraz staje się to rozwiązanie domowe, no bo komputerów w domu przybywa. Będziemy wkrótce oprócz komputerów, powiedzmy, mamy, taty, dziecka jednego, drugiego, będziemy mieli komputer w lodówce, komputer w pralce i to wszystko musi się jakoś komunikować. I z czasem mhm. to rozwiązanie, o którym Pan mówił, mhm. że coś za nas zrobi, no powiedzmy, Chcę mieć duplikat książki. Zostawiam książkę, wychodzę z domu, komputer, drukarka załatwia mhm. wszystko, przychodzę, odbiorę szywkę i mam, mhm. powiedzmy, nie wiem, dla kolegi czy jakiś skrypt. Będzie to gotowe. To, ja mam to, to, to... inne zastosowanie. Brakuje nam w lodówce mleka na przykład. To skanujemy mleko. Nie, lodówka wyśle odpowiednią informację na e-maila i jednocześnie wydrukuje informację dla mamy przychodzącej po pracy, że należy kupić mleko. Jednocześnie ten e-mail pójdzie do taty, który się upewni, że to mleko na pewno zostanie kupione. Nie wiem, czy to dobry pomysł. To nie lepiej po prostu, żeby lodówka poszła do sklepu i od razu to mleko kupiła. Byłoby proste, prawda?